Bodara jest nietypowym artystą, dlatego że większość artystów to są już w tej chwili nieprofesjonalni rzeźbiarze, którzy robią rzeźby dla klientów według określonego szablonu. Jeżeli Państwo spojrzycie w katalogu, jak ten Chrystus Frasobliwy przyjmował różne formy. Używał również inne materiały do tych rzeźb, a mianowicie plastik, drut, własne okulary. Cokolwiek, prawdziwe okulary, jak tu profesor podkreśla też. Wiele emocji mu sprawiało życie blisko Kościoła polsko-katolickiego, związał się z nim bardzo. Był etatowym świętym Mikołajem. Jak powiedział mi ksiądz, z którym niedawno rozmawiałem w kościele polsko-katolickim, chował się w lesie i dzieci były przeprowadzone do świętego Mikołaja do lasu. W związku z tym on był bardzo autentyczny, bo był w ubraniu oczywiście świętego Mikołaja i dzieci to przeżywały bardzo, a sam on przeżył najbardziej, co prawda był tylko raz, pasyjną procesję, kiedy on odgrywał Chrystusa. Jurek powiedział o tych różnych sposobach pokazania Chrystusa Frasobliwego. Pan Chodara nie był artystą, on był twórcą. On po prostu tworzył. To nie jest tak, że on otrzymał jakieś wykształcenie, tylko on tworzył z potrzeby wewnętrznej. Myślę, że w imieniu naszej trójki, czyli mojej żony, Jurka i swojej, powiem, że no ta wystawa to jest jakaś coś dla nas ważne, ale chyba najwspanialsze było spotkanie z panem profesorem. Za to dziękuję. Jestem tak wzruszony, że już muszę skończyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście to jest ewenement, myślę, że na Mazowszu, że mamy takie wspaniałe muzeum tworzone przez jednego człowieka. Przez rodzinę, bo tak można powiedzieć, bo to wspólny dorobek pana profesora, pani Stasi i tutaj syna i córki. Jest to naprawdę wspaniały zbiór, największy w Polsce, nie ma innego. I myślę, że nie będzie przez najbliższy lat, bo nie ma takiej osoby jak pan profesor Pokropek, który gromadzi i cały czas jeszcze aktywny przy tym swoim dziele. Od kultury ludowej zaczyna się kultura narodowa. Nie ma innego wyjścia i to wszyscy wiemy doskonale, że to postępowanie ewolucyjne jest. Panie profesorze, szanowni państwo, tą wielką ciżbę ludzką, panie profesorze, tych wszystkich, którzy przyszli tutaj do pana, do tych wspaniałych zbieraczy, tych osób, które potrafią znaleźć i wyłuskać to piękno w rzeźbach ludowych czy w twórczości ludowej, jestem po prostu podniesiony na duchu. Gratulując tej dzisiejszej wystawy, chciałbym jeszcze te kwiaty panu profesorowi wręczyć. Mianowicie, proszę państwa, pewnie wszyscy wiecie, że pan profesor kilka dni temu skończył okrągłe 18 lat. 18 z watem, bo to się tak mówi, panie profesorze. Z watem, tak, tak. Ten wat jest raz większy, raz mniejszy. Te 18 lat. To jest koszulka zawodnika CWKS-u, tak, kolarza, bo byłem sportowcem, a tu jest mój numer. Stasiu, to jest jak nasza Lucia powiedziała, że do 100 to już jest tak blisko i trzeba śpiewać 200 lat. Kukała za Zula. Oj głupi ten kawaler, co bogatej szuka. Bogatych szukają, sami nic nie mają. Oni jeden od drugiego spodni pożyczają. Stworzona jest koza, że koza nie chce gruszy strząsać, gruszki nie spadają, ale stworzony jest wół, żeby wodę wypił i wół musi
musiał wodę wypić, woda musiała ogień zalać, ogień musiał pnia spalić, a pies musiał pnie zawalić, a pies musiał kozę kąsać, koza musiała gruszki strząsać, gruszki pospadały. A ja wezmę se fartuszek i nie muszę strząsać gruszek.